Człowiek wychodzi do pracy swojej, do pracy swej aż do wieczora. O, jak liczne są dzieła Twoje, Panie! Tyś wszystko mądrze uczynił. Ziemia jest pełna dóbr Twoich. Psalm 104, 23-24 werset. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją pracę. Druga Księga Mojżeszowa, 20 rozdział, werset 9. Praca człowieka jest uwielbianiem Boga. Psalm 104 ukazuje Boże stworzenie tak, jak widzi je Stworzyciel. Stworzenie opisane przez Stwórcę jest szczególnym tematem, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę, kto jest autorem, który się nim zajmuje. Znajdujemy tutaj dzieło 6 dni z pierwszej Księgi Mojżeszowej, pierwszego dnia światło, Psalm 104:2. Drugiego niebiosa oddzielone wodami, Psalm 104, 2-3 werset. Trzeciego uporządkowanie ziemi wraz z zebraniem wód i pojawieniem się roślinności. Psalm 104, wersety 5-9 oraz werset 14. Czwarty dzień, ustanowienie wielkich świateł, jak mówi nam Psalm 104, wersety 19 oraz werset 22. Piątego dnia rozmnożenie zwierząt w morzach i w powietrzu, o czym mówi nam Psalm 104, wersety 25-26 oraz werset 12-17. Następnie szóstego dnia stworzenie istot żywych na ziemi, o czym mówi nam Psalm 104, werset 11-21. Zwieńczone stworzeniem człowieka, o czym mówi nam Psalm 104, werset 15-24. Z kolei Psalm 104, 104 werset 23-24 ujawnia, że z punktu widzenia Stworzyciela praca człowieka jest uwielbianiem Boga. Obok Bożej mocy i mądrości nacisk położony jest na Jego dobroć. Wszystko zostało zaplanowane i przeprowadzone dla dobra i radości Jego stworzenia, o czym mówi nam Psalm 104, werset 11. Psalm 104, werset 5 pozwala nam rozpoznać i uwielbić Syna w Bogu, Stwórcy wszystkich rzeczy. Był On jedno z Ojcem we wszystkich Jego radach i w obfitej Jego miłości. Ty, Panie, który jesteś od wieków, Boże mój, święty mój, nie daj nam zginąć. Panie, powołałeś ich, aby dokonali sądu. Skało, ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę.